Witam wszystkich serdecznie na moim kanale, tutaj Wiki i gramy w Nobody's Murder Cleaner. I w poprzednim odcinku przeszliśmy operację pierwszą, teraz zaczynamy drugą. Tutaj widzimy, że w południowej Afryce gdzieś będzie się akcja rozgrywać. Asset number 1080. Your task is to clean up after Q100's chief chemist, Dr. Henrik Niels. Niels has been working out of an underground facility near Cape Town. Our operative successfully applied a lethal poison to the target's morning tea, and now we need you to tidy things up. Infiltrate via the ventilation duct that feeds directly into Niels' laboratory. Dispose of the body and be discreet with any security staff you encounter. Leave no trace. Tutaj akurat będziemy po raz pierwszy mieć właśnie kogoś w pobliżu ciała, więc będziemy mieć problem, żeby po prostu je przetransportować, żeby nas nie wykryli. No dobra. Zaczynajmy. O, właśnie tutaj jest ciało. To coś. Podłoga. I co? Jest tutaj. To jakieś plany? O, tu jeszcze papiery. O. Krzesło? No, dużo się dowiedzieliśmy. W latach coś? No, dokumenty, ale chyba nie będą potrzebne. Mamy pipetę. Chyba foldery jakieś. No, to tutaj też widzę, że to są badania. Wirówka. Mikroskop. Komputer. No dobra. Nic tu nam nie pomoże, widzę. Tutaj mamy akwarium. A tutaj mamy klatkę na szczury. Mam tutaj jakiś do karmienia. Klatki. Nawet nie chcę wiedzieć, co jest w tych klatkach. Tu mamy, o, fartuch laboratoryjny. Właśnie, teraz wiecie. Teraz my wyglądamy jak naukowiec, bo w sensie my nie mamy jakiejś opcji, żeby to założyć, ale nasza postać to zakłada. W sensie my mamy to w ekwipunku, więc nasza postać to założyła w tym momencie. Także dopóki to mamy, to wyglądamy jak naukowiec i nas się nikt nie będzie czepiać, że tu sobie łazimy. No bo jesteśmy naukowiec, my to mamy być. A przynajmniej tak będą myśleć. No i dobra, tu w szufladach tutaj też nie ma nic ciekawego. Tutaj o. Tak. Okej. Dużo pierwiastków chemicznych. Czy to nam bardziej na zasadzie ciekawostek tutaj jest? No, no już się powtarza. Mamy tutaj. O właśnie, duży czas nic nam się nie zrobiliśmy, to tam ten pager sam się podświetla i mówi, że hej, może tutaj podpowiedź chcesz? Nie, nie chcę. Na razie. No, tu mamy jakąś szafkę. Tutaj mamy, o. Jestem pewna, czy jestem w stanie to przeczytać. Dezoksymetyl testosteron? Dezoksymetyl testosteron. A, coś więcej? Dobra, znowu to samo. Czasami jeszcze parę razy poklika w jedno miejsce, to się różne informacje pojawiają. Tutaj mamy skopolamin. Czy skopolamina. O. I
Dobra, dobra, to już mam. No, mam wrażenie, że nam się przyda. Weźmiemy trochę. Te pipety. Więc mamy wypełnioną pipetę. Coś tutaj. Już chyba nie. To teraz wyjdziemy tutaj przez drzwi. No, zapomniałam odłożyć ciało. Chciałam wziąć je na chwilę. No to. Dobra, dobra, już klikam. Dobra, tytuł leż. Chciałam go podnieść na chwilę, żeby zobaczyć, co z podłogą. Zapomniałam odłożyć. No właśnie, no. A teraz wyszliśmy, ja. Jest okej. Okay. Mam jeszcze jakąś rurę. Klatki. No ale to samo chyba wiadomość, co tam w środku. Tutaj znaki różne. Tutaj kolejna szafka. Nic ciekawego widzę. O. Kubek skał. Ten dzbanek z tomu to wzięliśmy kawę. No tutaj grzejnik. I drzwi. Tak, przez które nie przejdziemy. Bez jakiejś karty. No. Rozmawiajmy tutaj ze strażnikiem. Wiecie, mam wrażenie, że ja tu przeklikałam niechcący. Nie, to po prostu kolor tak się zmienił. To tak się kolor zmienił, tak się przez chwilę po prostu myślałam, że tu coś niechcący kliknęłam. Dobra. Pewnie nie, prawda? No właśnie. Okej, okay, dobra. Dobra. No, ja mam dla ciebie bardzo, bardzo dobrą kawę. Proszę, bardzo dobra kawa. Dobra. Wejdźmy na chwilę. A przy okazji od razu może odłożę pipetę, bo już jej nie będę potrzebować. O. No i śpi. Teraz możemy wziąć kartę dostępu. I tu. Dobra, teraz wchodzimy. Teraz tutaj, o, weźmiemy ten zawód, przekręcimy. Albo nie. Weźmiemy tu drugą. O, i się poluzowało. No i dobra, teraz możemy to przekręcić. A tutaj co jest? Lejnik z jedzeniem. Teraz, o. Teraz możemy go tu wziąć. Tu go wywalić. I znowu znowu napełnić wodą. Od razu już pozamykam za sobą, bo już mi się nie, żeby już nie wracać po 3 razy. To tutaj. No. No i nie będzie za niedługo po nim śladu. Możemy tutaj też odwiesić nasz, czy nie nasz, fartuch. No i nie ma śladu. No i dobra, no i to wychodzimy. Creatively executed asset. We have confirmation that Dr. Neil sleeps with the lampreys. As you could tell by the nature of the man's work, his death was decidedly in everyone's best interest. Except his, of course. No tak. No i dobra.
No i to misja zakończona, czyli następną misję oczywiście w kolejnym odcinku. To do zobaczenia wszystko, do zobaczenia, pa pa!